rozpoczną się przygotowania do tak zwanych świąt Bożego Narodzenia. Znowu Jezus będzie przedstawiany jako dzieciątko w żłobie albo taki bobasek przy piersi matki. Oczywiście to wzbudza takie matczyne, litościwe, miłosierne jakieś odczucia do Jezusa, ale jednocześnie nie wzbudza tego, co powinniśmy mieć przed Bogiem Wszechmocnym, a Jezus takim jest. Nie wzbudza respektu, nie wzbudza nawet strachu. Zobaczmy więc do Księgi Objawienia, 6 rozdział. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, czy zarówno elita, jak i wszyscy najmniejsi ludzie, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem, czyim? Przed gniewem baranka, czyli Jezusa Chrystusa. Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Pamiętajmy, Jezus był niemowlęciem, ale dzisiaj czeka na przyjście, aby wylać swój gniew na zbuntowanych ludzi. Dlatego dwa zastosowania. Jeśli jeszcze nie jesteś po jego stronie, nie chojracz. Z nim nie wygrasz. Przyjmij ofertę, którą Jezus ma dla ciebie. Nawróć się. Z kolei dla tych, którzy już pojednali się z Jezusem Chrystusem, są jego uczniami. Wielka zachęta. Jezus Chrystus to największy chojrak w dziejach świata. To największy wódz w dziejach świata. Ty masz przywilej należeć do jego armii. Jeśli Jezus z nami, któż przeciwko nam?